Demografia jest dzisiaj najważniejszym problemem społecznym w Polsce. To od niej będzie zależał rozwój polskiej nauki, polskiego przemysłu, polskiej kultury, polskiej służby zdrowia. To od tego, ile będzie rodziło się w Polsce dzieci, będzie zależało, czy będziemy się rozwijać, czy raczej będziemy się zwijać i skupiać na zaspokajaniu potrzeb emerytów. Dzisiejsza informacja Rzeczpospolitej, według której co trzecie dziecko w Polsce żyje w biedzie, a co szóste w ubóstwie, świadczy o tym, że stan polskiej rodziny jest zły, że rodzice w Polsce decydują się na jedno dziecko, a młodzi ludzie często nawet na to nie są w stanie się zdecydować, ponieważ nie są w stanie zapewnić dzieciom godnych warunków rozwoju. To jest ostatni sygnał być może dla rządzących, aby stworzyć spójną politykę prorodzinną, progresywną, która sprawi, że rodzice w Polsce będą chcieli mieć dzieci i nie będą się bali podejmować takiej decyzji.